Tytuł kursu: Roboty tynkarskie. Moduł: Przyrządy i metody pomiarowe. Temat: Budowa, zasady użytkowania przyrządów pomiarowych. Słowo geodezja pochodzi z języka greckiego. Geo, ziemia, daiso, będę dzielić. Geodezja jest jedną z najstarszych obok astronomii dziedzin wiedzy i należy do nauk zajmujących się ziemią. Już wówczas tym terminem określano nie tylko pomiar i podział posiadłości ziemskich, ale również badanie kształtu i wielkości ziemi. Geodezję jako naukę i technikę dzielimy zwykle na geodezję wyższą i geodezję ogólną, obecnie nazywaną geodezją, a dawniej geodezją niższą lub miernictwem. Zadaniem geodezji wyższej jest badanie i wyznaczanie rozmiarów i kształtu bryły ziemskiej lub jej znacznych części z uwzględnieniem krzywizny powierzchni. Geodezja ogólna zajmuje się szczegółowymi pomiarami sytuacyjnymi, poziomymi i wysokościowymi lub sytuacyjno-wysokościowymi na mniejszych obszarach opracowanych w odniesieniu do płaszczyzny. Na podstawie dokumentacji projektowej geodeta wytycza w terenie i oznacza na gruncie wszystkie charakterystyczne punkty oraz osie geometryczne budynku. Dokonuje też odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej. Mapa ma skalę 1 do 500. Najczęstszymi sposobami wytyczania są oznaczenie punktów charakterystycznych budynku, np. naroży, przez wbicie w ziemię palików, czyli palikowanie. Oznaczenie osi geometrycznych domu za pomocą ław drutowych. Polega to na rozpięciu sznurka lub drutu równolegle do osi ław fundamentowych i przymocowaniu go do łat lub desek przybitych do palików. Miejsca skrzyżowania poszczególnych drutów wyznaczają przecięcie się osi domu. Odwzorowuje się je w wykopie za pomocą pionów murarskich. Sprzęt geodezyjny, jakiego się obecnie używa, to urządzenia i instrumenty do pomiaru odległości, taśmy geodezyjne, ruletki, dalmierze. Instrumenty do pomiaru różnic wysokości, niwelatory. Instrumenty do pomiaru kątów, teodolity. Instrumenty do pomiaru kątów i odległości, tachimetry. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.